Siemaneczko, w 12 części Let's Play Morrowind. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego znowu jesteśmy w tych ruinach, w których byliśmy w 110 odcinku części. No dlatego, że tutaj można, nawet nie można, tylko są i trzeba zebrać dwa przedmioty nici, a nie jeden. I drugi przedmiot, który tu zostawiliśmy w trupie, którego zabiliśmy, to jest pierścień zielonej wiedzy. Niestety ten trup przepadł, bo go zostawiliśmy na dłuższy czas. No na szczęście, od czego są komendy. Trochę pokombinowałem i znowu ściągnąłem typa z martwych. O dziwo można z nim nawet pogadać. No ale on wtedy, patrzyłem poprzedni odcinek, to my go utłukliśmy. I on chyba z nami się bił. I on nie był chyba po naszej stronie, aczkolwiek nie jestem pewien. Dobra, w każdym bądź razie, co prawda ten typ został przetłumaczony, jego nazwa, bo on ma inną angielską nazwę i to trzeba wykorzystywać przy ściąganiu na komendach. Ale dobra, mamy to. Po prostu moja wina, bo ja go przegapiłem, nie? Bo utłukliśmy go, leżał. Już nie wiem, mniejsza po której stronie był, czy złej, czy dobrej. Po prostu tam było wielkie zamieszanie. W prawym korytarzu znajdujemy się w tych ruinach. I to jest ten pierścień zielonej wiedzy. No właśnie. Moja wina, bo raz, że nie doczytałem, że tu są dwa przedmioty, dwa źle eksplorowałem, bo sprawdzałem jego zwłoki, ale kompletnie olałem, nie? Że tu może być coś mega wartościowego. Okej, dobra, fajnie. Mamy kolejny przedmiot. Zastanawiam się, ile już zebraliśmy. 5? Raz. Dwa. Trzy. Łatwo sprawdzić, bo kosztują 1,5 klocka. Tutaj nie. Cztery. Pięć. Chyba pięć. O, czekaj. Sześć, przepraszam. Sześć. Czyli jeszcze zostały nam 3 do zebrania, okej. No dobra, to tak jak standardowo, widzimy się jak będziemy gdzieś w pobliżu kolejnego przedmiotu, nie? No, także do zobaczenia za sekundkę. Okej, jesteśmy na miejscu. O dziwo, w tym miejscu kiedyś przechodziliśmy, ale raczej tutaj nie zaglądaliśmy, przynajmniej sobie nie przypominam. Bo jesteśmy niedaleko wioski obozu Ursilaku. Zobaczymy jak to na świecie wygląda. Więc chyba w poprzedni odcinek zaczynaliśmy w tym obozie, nie? No właśnie, więc tutaj podejrzewam, że nie zaglądaliśmy, tylko przechodziliśmy obok, ale fajnie. Już mieliśmy to w miarę namierzone, więc miałem dużo łatwiej tu dotrzeć. I są tu dwa przedmioty, już sprawdziłem, są tu dwa przedmioty. Zacznijmy może od tej miejscówki, a potem do kaplicy przejdziemy. Już tego gentlemana się pozbyłem. Dobra, to ładujemy się do środka. Okej, widzę, że tu mam od razu komitet powitalny, dobra. Czy ja mam tarczy? Oczywiście, że nie mam tarczy. Brawo. No tak, po co mi tarcza? Come on. O kurwa, tam już jest następny frajer. Żegnam kolegę. Dobra, jest tutaj ktoś jeszcze? Ktoś na przykład, kto by miał przedmiot? Czy niekoniecznie? Na razie nikogo nie widać. Toporek trochę waży, ale weźmiemy sobie. Trochę musimy na tym zarobić, nie? Dobra. Nikt nie powiedział, że to musi być akurat w tym pomieszczeniu, bo może być to w kaplicy. Pierścień i buty. Jak coś, ale widzę tu jakieś rzeczy do sprawdzenia. Nie, to na pewno nie. No oczywiście, że to musi być pozamykane. Nie mogłoby być inaczej. Daj mi wydrych, tak. Dobra. Stado wydrychów, nope. I jakieś kompletnie nieprzydatne rzeczy. Okej, czyli tutaj w zasadzie nic nie ma i to tak kompletnie nic tutaj nie ma.
Jakiegoś dziwnego piętra to też tutaj nie mamy. Mamy jakieś książki. Dobra, to możemy zabrać, bo nawet była coś warta. Pseudoobozik opustoszały. Dobra, no to idziemy do kaplicy. Może tego nie chowajmy. To akurat może być przydatna rzecz. Będziemy tu zaraz tłuc. O, harpia. Dawno jej nie było. No, come on. Miałeś coś przy sobie? Chętnie. Wiecie, to raczej biorę takie rzeczy pod składnik do jakiejś mikstury albo czegoś, nie? Co może być kiedyś przydatne. Niż pod handel, bo to niewiele waży, więc w ogóle mi nie przeszkadza w ekwipunku. A to jest raczej dość rzadko. Surowiec. Mam wrażenie, że jak on pieprznie tym fireballem, się kurwa strasznie głośno robi. No chyba żartujesz, że będę brał takie badziewie. A tu jest wejście do kaplicy. Dobra. Jak najbardziej wejdźmy. Czyżby oba przedmioty były tutaj? Okej. Trochę tutaj ciemno. Dobra, tam już się przejaśnia. Przepraszam, bo wiem, że to na YouTubie niektóre lokacje będą naprawdę ciemne. No wybaczcie mi, ale ta tarcza też mi coś daje. I wiecie, jak jest tak, powiedzmy, półmrok, pół na pół dla was, to ja wolę jednak tarczę, nie? No kurwa, to nie były schody. Okej, mamy... Kurwa, się wpieprzyłem. Fajnie zadziałało. Okej. I chyba wszyscy, nie? Chyba tak. Dobra, to z pochodnie teraz możemy sobie wyjąć. Kurwa, ostatnia pochodnia. Ostatnia pochodnia. I co my tutaj mamy? Mamy pierścień srebrnej wiedzy. Dokładnie. Zgadza się. Pierścień srebrnej wiedzy. Coś jeszcze tutaj masz ciekawego? To możemy wziąć. Nic więcej tutaj nie masz. Ty natomiast nie masz tutaj nic. A jak się nazywały to właściciel butów? A nie, poczekajcie, bo to nie jest... Moment, bo to jest inna miejscowość. Tak, tylko tak się samo... Tak samo się zaczyna. Na as, nie? Ale to jest inna miejscowość. Okej, dobra. Nie, to tutaj jest tylko jeden przedmiot, który właśnie mamy. Jak zwykły klej, no to nie, ale diamencik chętnie, wiedziałem. No ale dobra. Czy może z niego coś wartościowego wyciągniemy? To też będzie spoko. No dokładnie, za 20 koła chętnie. Dobra. Czyli okej, tutaj mamy wszystko zrobione. Nic tutaj więcej nie ma, nie? W okolicy żadnych sekretnych przejść, czy coś w tym stylu, nie. No dobra, to spadamy stąd. I co? I widzimy się, jeszcze nam dwa przedmioty zostały. Po prostu zobaczymy się... przy kolejnym przedmiocie, za sekundkę. Jesteśmy z powrotem. Tym razem szukamy pierścienia wiedzy niezwykłej. I to będzie w twierdzy, która jest gdzieś tutaj. A my tutaj tepnęliśmy się do, wydaje mi się, że najbliżej i najbardziej odpowiedniego miejsca, żeby tam przejść. Musimy cisnąć cały czas prosto. Będzie trochę pływania, trochę cudowania, no ale spróbujemy się tam jakoś przebić. To jest z tego co wyliczyłem, to jest chyba przedostatni przedmiot. Mam naprawdę taką nadzieję, że to jest przedostatni przedmiot. I może uda się w tym odcinku to domknąć. Kurwa, nie pamiętam ile już ten odcinek ma. Nie, chyba niedługo, chyba nie ma jeszcze 10 minut, nie? Chociaż nie wiem ile w tej twierdzy się zejdzie, bo to jest twierdza, nie deadryczne ruiny. Więc tam może być więcej tego wszystkiego, przeciwników, chodzenia. No zobaczymy.
To był pierwszy, no i jeszcze potem butów musimy poszukać. Nie, to nie zdążymy, nie masz. No chyba, że 5 minut wyrobimy się tutaj, ale wątpię. Musimy tam dotrzeć. Okej, sorki za to cięcie, siła wyższa. Tak, dobra, Jezus, się zamotałem. O kurwa. No tak, jeszcze węgorze. Węgorze, no chodź tutaj, cymbale. No, ciężko będzie nam to zdobyć, nie? Znaczy, no tak jak mówię, zobaczymy, może wejdziemy, zabierzemy przedmiot i wyjdziemy, nie? Czekajcie, bo trochę mam iść w tym kierunku, no ale okej, no. Kurwa. O Jezu, teraz ty. No właśnie, dlatego nie lubię podróżować wodą. Takie dziwne cudawianki się dzieją. Musimy wyjść na stały ląd. Powiedzmy, że to chyba będzie już tu, ten stały ląd. Najgorsze jest to, że nie jestem pewien, ile już odcinka nagrałem. Tak to się dzieje, jak się robi kilkanaście cięć. Ale muszę, no bo inaczej bym wam zanudziłbym was, wiecie, takim monotonnym łażeniem po tych samych drogach, nie? Co innego, jak teraz idziemy jakąś nową, kurde, miejscóweczką, która mnie irytuje. Dobra. Czekajcie. Było gdzieś jak te palmy czy coś, nie? Chyba ta. I tu wyjdziemy już na stały ląd, powiedzmy, więc od razu będziemy się szybciej poruszać. Come on, come on. Kurwa, skusi w mordę, paskudna rybo. Okej, dobra, coś mamy. I to chyba będzie to. Wydaje mi się, że to będzie to. Że to będzie ta twierdza i tu na... Jesteśmy! Jesteśmy przy tej cholernej twierdzy. Kurwa, zaskoczyło mnie, że to będzie aż tak mocny opór tutaj. Zdychaj. Zanim cokolwiek wyczarujesz, dobra. W ogóle nie wiem, czy ja się wtedy zbagowałem, czy to był jakiś czar, że mnie tak zamroziło. Mać. Ej, no czasami ten skurwiel normalnie mnie rozpierdala na hita. No może nie na hita, ale bardzo szybko. A czasami jest jakiś kurwa. Już czuję, że to będzie. Więcej nie zrobimy w tym odcinku niż ten przedmiot tutaj. Bo tu się zejdzie, kurwa. Jak jest tak silny opór na górze, jestem przekonany, że. No kurwa, już coś wyczarował. Lamus. Dobra. Tym osłabiłem. No i teraz co? Teraz szybko padł, nie? Kurwa, to jest właśnie... Dobra, tu mamy wejść. Tak, to jest ta miejscówka, prawda? Powiedzcie mi, że to jest ta miejscówka. Tak. Dobra, tylko mam jeszcze jakieś leczenie? Mam. Dobra. Robimy zapis. W ogóle jakaś kartka jest tutaj. Co to jest za kartka? Wiadomość dla Telwona. Trzymaj się z dala od tego miejsca, kto rzucił na nie urok. Udało mi się wydostać tylko dzięki czarowi oznaczenia, który rzuciłem przed wejściem. Spotkamy się w WOS. Musimy poszukać szczęścia gdzie indziej. Okej, to nie wróży nic dobrego. Jeszcze... Okej, kurwa. A czekajcie. Uuu, shit! Zobaczcie. O kurwa, tylko jedną pochodnię mamy, nie? Jak się nazywa ten typunio, którego szukamy? Erudil. Na E. To będzie jakiś kurwa potężny czarodziej. Tu mogę zejść, kurwa. Ale z czymś takim jeszcze się... Nie spotkałem. Nieźle, nieźle to sobie wymyślili. Dobra. Coś to kurwa jest za gówno. Dobra, jak jest przeciwnik, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. No nie, kurwa, rzucił to gówno. Dobra, i tak musimy się uleczyć. Kurwa, i nie mamy HP. Co jest tutaj? Kurwa, jakaś śmieszna ilość złota. No.
nie będzie łatwa. Łatwy przedmiot do zdobycia. Tak jak podejrzewałem. Dobra. Już kogoś słyszę. To jest skrzynia. Widzicie na jakieś... kurwa, potki. Na HP czy coś w tym stylu. Głównik, jakiś tam kompletny badziewie jest na razie. Ty miałeś... O, właśnie, to chętnie weźmiemy. Wznoszenie też jak najbardziej. Tu się może przydać w sumie. I warto patrzeć, czy to już nie jest ta osoba, której szukamy. Też trzeba mieć to na uwadze. No może niekoniecznie tu na dół chcemy iść. Okej, tam jest całe stado przeciwników. Czy idziecie do mnie? Nie, albo nie przyjdą, nie mogą jak? Albo to są magowie, więc no trzeba się pofatygować do nich. Niestety. Oczywiście, że... A to jest ten sam, co wtedy. Dobra, pokaż. Zwykła mikstura, spoko. Ale nie, ty jest, nie jesteś nikim ważnym. Ale nie, to nie są aż tak silni przeciwnicy. Moment. Pewnie wykrakał tego w złą godzinę. Są tylko wyznawcy zwykli. Okej, ale mają bardzo fajne mikstury. Gdzie te mikstury wznoszenia? Zajebisty temat. Przydałoby mi się jakieś źródło światła, bo... Czekajcie, żebym ja tu nie zginął, jak spadnę do tej lawy. Bo to mam jedną pochodnię, która pewnie zaraz mi się skończy. A nie chciałbym tu, kurwa, po ciemku łazić, naprawdę. Dobra, kogo my tutaj mamy? Ale tu jest ciemnica. Nawet ta pochodnia nie daje aż tak dużo. Okej. Okay. Jak najszybciej. To jest niebezpieczny. Urwiel. Dobra. To jest straszna ciemnica. O kurwa. No i właśnie tego się obawiałem. Nie mamy żadnej pochodni. Czekaj, czy, a kocie oczy, czy ja mogę rzucić kocie oczy? Może mi coś to da, nie? Bo jest, no... Naprawdę, nawet ja już nie widzę. Okej. Okay. Dobra. Nawet lepsze niż pochodnia. Ale ciekawe, jak długo to trwa. No nie wiem, może minuta czy coś. Daj mi... Kurwa... Tarczę. Drzec... A, dobra, i tutaj. Okej, okay, się zastanawiałem, dlaczego takie tondorondo, dobra. Kurwa, pokręcona miejscówka, dobra. Idą frajerzy. Chodźcie, 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 chodźcie. Nie rzucaj żadnego spela, tylko dawaj na gołe miecze. No kurwa, już coś chcesz czarować? No i właśnie kocie oczy się skończyły. Kurwa. Miałem chyba dużego farta, że mi się wtedy to udało. Ja pier... Jak nie urok, to kurwa sraka, no. To jest masakra, no. A może winne poszukajmy pochodni? No nie ma, no kurwa, no nie ma pochodni, no. Co ja tutaj zrobię? Paraliż, większa kula ognia, dotyk, amulety, pierścienie, kurwa, jakieś zwoje. Szóstej bariery, blas, co to jest? Kondycji zdrowia, many. Daj mi to. Mi to przywraca. Cokolwiek. A nie, mana się regeneruje. Kryształ, nie, pokuty, nie.
ochrony, nie. Nie znajdę tego na pewno, nie? Absorpcja, nie, wampirzy. Milczenie, obniżenie zdrowia też niekoniecznie. Tarcza, niewidzialność. Nie. Świetnie, na chuj mi niewidzialność, tak szczerze mówiąc. Dobra, pokaż te kocie oczy jeszcze, ale... Dobra, mamy kocie oczy. Oczywiście zapis. Dobra, mamy coś... Nie, tutaj, stąd wyskoczyli. Nie, czekaj, nie, my stąd przyszliśmy. Oni wyskoczyli. Stąd, tutaj ktoś jest na górze. O, i tutaj na dole nawet. Witam. Prawda, nie, pewnie chciał nas zaatakować. Czy to jest ten gościu? Tak, pierścień wiedzy niezwykłej. To jest to chyba, nie? Pierścień wiedzy niezwykłej, dokładnie. Dobra, to zajebiście. To zajebiście. Tam na górze są jakieś drzwi. Fajnie byłoby tam się na górę dostać. Okej. Ale mamy miksturkę lewitacji swoją drogą. I to nawet kilka. Więc się jakoś nie boję. Gdzie jest tutaj jakiś frajer łaził? Nie. Nic nie czarujemy. Tylko umieramy. Umieramy, panie magu. Kurwa. Co on tutaj ma? Miał całkiem... Kurwa. Całkiem sporo przy sobie. No możemy wziąć to. Szata, pewnie, że tak. Wielki kamień dusz chętnie. To niekoniecznie. Do zdrowia możemy wziąć. Słaba mikstura wznoszenia jak najbardziej. Dobra. Działa mikstura, działa, okej. Będę chyba powinniśmy się wydostać, nie? Robię zapis, jakby to jeszcze gdzieś miało nas przenieść. No, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Boże. Całe szczęście. Jeszcze zerknijmy na koniec, bo to już będzie koniec odcinka. I tak myślę, że będzie dosyć. Czy tutaj... Nie, tutaj standardowo takie główienka są. Dobra, no to na dzisiaj to by było na tyle. Został nam jeszcze teoretycznie jeden przedmiot. Nie wiem, w jakiejś miejscówce, które jeszcze nie odkryliśmy. Te buty całe. Asarnatamat. Dobra, mniejsza. Nie będę już próbował czytać tej miejscowości, ale to w następnym odcinku. I mam nadzieję, że uda się domknąć już ten wątek i przejąć władzę nad naszą gildią Moraktong. No byłoby zajebiście. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.